Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIII wieku, a więc w czasie rozbicia dzielnicowego. Paradoksalnie Polska przeżywała w XIII wieku wielki kryzys polityczny, bo w wyniku Statutu Krzywoustego Polska dzieliła się na coraz to mniejsze części, na mniejsze obszary zarządzane poprzez osoby z dynastii Piastów. Natomiast z drugiej strony w tym samym czasie nasze ziemie rozwijają się bardzo mocno pod względem gospodarczym. Dlaczego tak się stało? Mam nadzieję, że zaraz się dowiesz. Jeżeli chodzi o gospodarowanie na wsi, no to upowszechniła się w XIII wieku trójpolówka, która już się na pewno uczyłaś, więc wiadomo, co to jest. Podział pola na trzy części. Obsiewanie jednej części zbożem jarem, drugiej części zbożem ozimym i trzecia część pozostawiona jako ugór i co roku zamiana przeznaczenia każdej z części. To podnosiło wydajność rolną, sprawiało, że było więcej jedzenia. Łatwiej było się utrzymać chłopom też dzięki temu na gruncie. Pojawiła też się nowa grupa chłopów, tak zwani wolni goście. To były osoby, które przybywały czasami z innego kraju, na przykład z Holandii czy z terenu Rzeszy Niemieckiej na ziemię polskie. I byli oni umieszczani na jakiejś ziemi, stąd nazwa goście. Posiadali początkowo wolność osobistą, stąd nazwa wolni, określenie wolni, wolni goście. Natomiast nie mieli prawa do ziemi, na której się lokowali. Nie mieli prawa do ziemi, którą użytkowali. Można było ich przerzucić w inne miejsce. Po pewnym czasie popadali też właśnie w zależność już feudalną. Natomiast rzeczywiście dzięki nim, dzięki napływowi właśnie do naszego kraju, do tych wolnych gości, pojawiło się więcej rąk do pracy. No i te ziemie, które do tej pory były niewykorzystywane gospodarczo, teraz były użytkowane. XIII wiek to też rozwój immunitetów ekonomicznych, czyli poszczególni książęta zarządzający dzielnicami Polski nadawali immunitety ekonomiczne, czyli uprawnienia dla poszczególnych miast, miejscowości związane właśnie z produkcją gospodarczą, na przykład z wyrobem danego produktu. Immunitet ekonomiczny mógł to być monopol, czyli zagwarantowanie jakiemuś miastu, że tylko w tym mieście można chociażby ważyć piwo i w promieniu tam załóżmy 100 km nikt tego inny nie może robić, co gwarantowało temu miastu wielki zbyt, bo wszyscy się musieli z okolicy u nich zaopatrywać ten produkt. Immunitet ekonomiczny to mogło też być zwolnienie z podatków na jakiś czas albo z jakiegoś produktu, z podatku do jakiegoś produktu konkretnego, więc to wszystko miało na celu znowu stymulowanie, pobudzanie rozwoju ekonomicznego poszczególnych części naszego kraju. Mamy też w XIII wieku intensywną kolonizację naszych ziem, szczególnie zachodnich, czyli tych sąsiadujących właśnie z Rzeszą Niemiecką i na te ziemie przybywali właśnie koloniści z zachodu Europy. Henryk Brodaty, który był władcą Śląska, bardzo chętnie przyjmował takich gości i przeprowadzał kolonizację, czyli zasiedlał do tej pory nieużytkowane tereny. Tej kolonizacji sprzyjało to, że na terenie dzielnicy Henryka Brodatego odkryto złoto, więc pojawiły się kopalnie złota. To przyciągało kolonistów, którzy zachęceni taką wizją szybkiego wzbogacenia się dzięki temu, że dokopią się do złota, przybywali właśnie na tereny Śląska. No i tutaj mamy też w związku z tym proces lokowania miast i wsi, lokowania, czyli tworzenia według określonego schematu. I takim pierwszym miastem zlokowanym w naszym kraju była Złotoryja. Pierwsze miasto zlokowane na prawie niemieckim. Co to znaczy? To się zaraz wyjaśni, co to znaczy na prawie niemieckim. Natomiast Złotoryja, jak sama wskazuje, miasto, które było związane właśnie z wydobyciem złota na powierzchnię ziemi, więc mamy 1215 rok, pierwszą lokację w naszym kraju. W XIII wieku tych lokacji na prawie niemieckim było bardzo dużo, między innymi właśnie Opole, Wrocław, Kraków, Poznań, to są wszystko miasta lokowane w XIII wieku na prawie niemieckim. Wcześniej to były grody, to były osady, to były różne miejscowości, natomiast w momencie lokacji ustalano nowy porządek dla tego miejsca, czyli
określona zabudowa, określony sposób zabudowy, określone prawa dla mieszkańców, określone powinności dla mieszkańców, określony sposób sądzenia, określony sposób ściągania podatków itd., itd. To wszystko się wiązało właśnie z lokacją. Popatrzmy na mapę. Tutaj widzimy nasze ziemie w okresie rozbicia dzielnicowego. To jest ta czerwona linia, to wyznacza granice ziem polskich w czasie rozbicia dzielnicowego i widzimy tutaj tymi właśnie żółtymi, zielonymi, fioletowymi okręgami zaznaczone miasta, które były lokowane w XIII i na początku XIV wieku. No i tutaj widzimy, że te zielone okręgi pokazują nam lokacje w drugiej połowie XIII wieku i masa tych lokacji właśnie odbywa się w części zachodniej naszego kraju i środkowej. Wcześniejsze lokacje to żółte okręgi. Widzimy dzielnicę śląską właśnie. Tak jak powiedziałem, Henryk Bradaty jako pierwszy dostrzegł potencjał czający się za lokacją, za sprowadzaniem kolonistów, za zasiedlaniem nowych terenów, przebudową dawnych grodów właśnie w miasta i stąd ta duża liczba lokacji na terenie właśnie Śląska w pierwszej połowie XIII wieku. Powiedziałem, że lokacja była na prawie niemieckim często dokonywana. Co to znaczy? To znaczy, że budowano miasto albo przebudowywano w określony sposób również z punktu widzenia powiedzmy, że zagospodarowania przestrzennego, czyli urbanistycznego. Lokacja na prawie niemieckim to było wzorowanie się w tym układzie przestrzennym miast na miastach niemieckich po prostu. Mamy dwa, powiedzmy, takie główne typy lokacji na prawie niemieckim, dwa rodzaje. Pierwsza to lokacja na prawie niemieckim magdeburski. Polegała ona na tym, że miasto było budowane według takiego schematu. W środku miasta mamy plac główny, zwany rynkiem, rynek główny. Jest to plac prostokątny lub kwadratowy. Na tymże rynku stoi zazwyczaj siedziba władz miejskich, a więc ratusz. W rozmaitej może być on formie. Może być na przykład tak jak w Krakowie w formie budynku, który również gości sprzedawców, czyli mamy tutaj sukiennicę. Sukiennicę, czyli budynek dla tych, którzy handlują towarem. Mają taką halę targową, można powiedzieć, zadaszoną od razu przy ratuszu. Czyli widzimy ratusz, widzimy sukiennicę, kramy i jakaś wieża ratuszowa, najczęściej z zegarem. Co jeszcze jest charakterystyczne dla lokacji na prawie niemieckim, magdeburskim? Otóż od tego rynku odchodzą ulice, które się rozchodzą na wszystkie te cztery główne kierunki i krzyżują się pod kątem prostym. Te ulice są równolegle rozmieszczone, jak widzimy, do siebie. W związku z tym lokacja na prawie magdeburskim to właśnie takie miasto z rynkiem, na rynku ratusz, ulice pod kątem prostym, rozchodzące się i krzyżujące, a więc powstaje nam taki układ szachownicowy. Tutaj widzimy takie kwartały wyznaczone właśnie przez skrzyżowania, przez krzyżujące się ulice i w tych właśnie kwartałach powstają budynki, kamienice. Tam mieszkają mieszkańcy danego miasta. Tutaj widzimy akurat Kraków, bo rozpoznajemy na dole tego planu Wawel, wzgórze wawelskie z zamkiem, a więc łatwo nam tutaj zlokalizować ten plan. Dookoła oczywiście mury miejskie. Tak wygląda lokacja na prawie niemieckim magdeburskim, ale powiedziałem, że były dwa warianty tej lokacji. Zobaczmy drugi wariant, to jest prawo niemieckie, ale lubeckie, czyli wzorowane na Lubece. Lubeka w przeciwieństwie do Magdeburga jest miastem portowym, więc polskie miasta portowe również chciały skorzystać z tego pomysłu Lubeki na zagospodarowanie przestrzenne, więc były lokowane takie miasta właśnie na prawie niemieckim, lubeckim często. Przykładem może być Gdańsk. Gdańsk jest właśnie zlokowany na prawie niemieckim, lubeckim. Jakie są różnice? Nie ma rynku w takim mieście. Zamiast rynku mamy długą ulicę targową, czyli to jest ulica, po obu stronach tej długiej ulicy ustawiają się sprzedawcy ze swoimi kramami i oferują swój towar. No i przy tej długiej targowej ulicy mieści się też ratusz, a więc siedziba władz miejskich. Zresztą samo słowo ratusz, właśnie tak samo jak i burmistrz,
To są ślady po lokacji na prawie niemieckim, dlatego że to są słowa pochodzące z języka niemieckiego. Rathaus czy Burgmeister, czyli ratusz i burmistrz. Więc to też warto sobie odnotować. A więc mamy długą ulicę, tak jak w Gdańsku, długi targ, która prowadzi najczęściej właśnie do portu, po to, żeby można było bezpośrednio ze statku towar umieszczać do sprzedawania na ulicy, która łączy się z portem. Więc miasta portowe wybierały lokacje na prawie niemieckim, ale lubeckim właśnie z tego powodu. Jak przebiegała lokacja? Lokacja, czyli tworzenie wsi lub miasta. Jeżeli miała powstać nowa wieś, to był potrzebny ktoś, kto w tej wsi będzie rządził. I tym człowiekiem był zasadźca. Zresztą przy lokacji miast też był tym człowiekiem, który organizował całą lokację właśnie zasadźca. Czyli zasadźca to jest człowiek, który ma za zadanie przeprowadzić lokację albo wsi, albo miasto. Człowiek, który musi zorganizować ludzi, musi podzielić tutaj pracę pomiędzy nich, musi ich dopilnować, żeby oni wykonywali swoje polecenia. Oczywiście taki zasadźca oczekiwał za swoją pracę jakiejś gratyfikacji. I jeżeli to była nowa lokowana wieś, to ten zasadźca stawał się po zakończonej lokacji sołtysem. Natomiast jeżeli to była lokacja miasta, zlecona przez jakiegoś właściciela gruntu, przez jakiegoś pana feudalnego, to tenże zasadźca po zakończonej lokacji miasta stawał się wójtem. Czyli w obu przypadkach sołtys i wójt to są wówczas stanowiska, które wiążą się z władzą na danym terenie. Czyli sołtys zarządzał wsią, wójt zarządzał zlokowanym nowym miastem. Żeby zachęcić ludzi do udziału w lokacji wsi, obiecywano tym ludziom jakieś bonusy. Takim bonusem była wolnizna. Wolnizna, czyli okres zwolnienia z płacenia podatków dla mieszkańców nowo lokowanej wsi. Ta wolnizna mogła wynosić od roku nawet do kilkunastu lat, w zależności od tego, co to za ziemia, czy trudna w użytkowaniu, czy też nie. Więc wolnizna mogła zachęcać rzeczywiście do udziału w lokacji. Oprócz tego każda z osób, która brała udział w lokacji wsi, dostawała ziemię w użytkowanie. Ile tej ziemi? Jeden łan. One, tak jak po angielsku jeden, można też łatwo zapamiętać. Jeden łan ziemi otrzymywała taka osoba. Jeden łan to jest kilkanaście hektarów lub nawet więcej, w zależności od tego, czy to był mały łan czy duży łan. To jest między 15 a 25 hektarów, tyle dostawała osoba biorąca udział w lokacji wsi. Oprócz tego, kiedy już się udało tą lokację przeprowadzić, powstawała instytucja sądownicza, która miała rozstrzygać spory, czyli jeżeli to było miasto, to powstawała ława miejska, przewodniczył jej oczywiście wójt, czyli dawny zasadźca. No i w miastach też powstawała rada miejska, czyli taki organ wieloosobowy, który miał razem z wójtem zarządzać tymże miastem i stanowić prawo miejskie, czyli ustalać nowe zasady, które miały w danym mieście obowiązywać. Niektóre miasta były w stanie wykupić się od wpływów pana feudalnego, no bo jeżeli lokacja odbyła się na takiej zasadzie, że to pan feudalny, czyli człowiek, który ma prawo do ziemi, do gruntu, mówi: ok, na tej ziemi teraz zbudujecie mi miasto, zasiedlicie to miasto, no to to miasto ciągle należało po lokacji udanej do tego pana feudalnego, to ciągle była jego ziemia. Natomiast niektóre miasta były na tyle bogate, po pewnym czasie się wzbogaciły na przykład na handlu albo na rzemiośle, były na tyle bogate, że mogły wykupić od tego pana feudalnego obszar, na którym stało ich miasto. I wtedy takie miasto zyskiwało autonomię, czyli niezależność od pana feudalnego. I wtedy już nie rządził wójt, czyli ten, który był wcześniej zasadźcą przysłanym przez pana feudalnego do zorganizowania nowego miasta, tylko wówczas w takim mieście autonomicznym rządził burmistrz albo doża, tak jak we włoskich miastach. Różnica jest taka, że burmistrza wybierają sami mieszczanie czy doże, natomiast wójt jest człowiekiem, którego wysyła do rządzenia w mieście ten, do którego miasto należy i ziemia, na którym miasto stoi, czyli pan feudalny. Na wsi z kolei powstawała ława miejska, czyli też organ rozstrzygający różne spory.
W XIII wieku wykształca się w naszym kraju stan kmiecy, czyli po prostu chłopi. Mamy cztery stany społeczne: duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo i stan kmiecy, czyli właśnie chłopi. Oni mają właśnie sławę miejską, oni mają swój styl życia, można powiedzieć, swoje powinności, swoje obowiązki, swoje ciężary feudalne. To ich odróżnia od innych stanów. W związku z tym wykształca się w naszym kraju społeczeństwo stanowe, czyli społeczeństwo złożone z czterech stanów, tak jak powiedziałem, rycerskiego, duchowieństwa, mieszczańskiego i kmiecego, czyli chłopskiego. Każdy stan ma odrębność w prawie, czyli nieco inne prawa. Oczywiście najwięcej praw mają rycerze i duchowni, najmniej praw mają chłopi, no ale każdy stan ma pewną odrębność, zarówno w prawie, jak i właśnie w zwyczajach, w kulturze i w takim życiu codziennym. Więc mamy tutaj stosunkowo duże różnice pomiędzy stanami, no i nie do każdego stanu możemy się dostać. Niektóre stany są po prostu zamknięte. Bardzo dużo też zyskało duchowieństwo w czasie rozbicia dzielnicowego. Już pamiętamy, że w 1180 roku Kazimierz Sprawiedliwy, żeby zalegalizować złamanie zasady senioratu, którego się dopuścił, wydał dla duchowieństwa przywilej w Łęczycy, gwarantując duchowieństwu prawo do przejmowania majątku po zmarłym biskupie, czyli zniósł jus soli. Kolejny przywilej, czyli immunitet w zasadzie, został wydany dla duchowieństwa w Bożykowej w roku 1210, a w 1215 roku potwierdzono tenże immunitet przywilejem w Wolbrzu. A więc duchowieństwo zyskiwało też pewne prawa, czyli następuje różnicowanie się tym samym stanów społecznych, bo widzimy, że jeden stan otrzymuje jakieś przywileje, a inny nie, więc jest różnica tutaj w funkcjonowaniu osób należących do konkretnego stanu. Oprócz tego, dzięki temu, że duchowieństwo zyskiwało coraz to nowe immunitety i przywileje, zaczęło się wykształcać tak zwane prawo kanoniczne, czyli prawo, które obowiązuje tylko duchownych. Prawo dla duchownych, możliwość skazywania duchownych przez innych duchownych, więc różnego rodzaju zasady, nakazy, to wszystko, właśnie, które dotyczą duchownych, to jest właśnie prawo kanoniczne. Mamy też duży udział zakonów na naszych ziemiach, duży udział zakonów w rozwoju gospodarczym polskich ziem. Na ziemię polskie przybyli w XI wieku benedyktyni, w XII i XIII wieku na przełomie tych stuleci franciszkanie, dominikanie, cystersi. Ich obecność na naszych ziemiach to rozwój gospodarczy, dlatego że oni zajmowali się, między innymi zajmowali się uprawą, hodowlą, eksperymentami kulinarnymi, że tak powiem. Mieszali różne rzeczy ze sobą, wytwarzali różne substancje, mikstury, nalewki, czasami też lekarstwa, balsamy, więc tutaj mamy rozwój też ziem gospodarczych, gospodarczy rozwój ziem właśnie związany z obecnością tychże zakonów na naszych ziemiach. Mamy też dziesięcinę już od w zasadzie panowania pierwszych piastów, czyli podatek na rzecz kościoła, gdzie 1/10 dochodów oddawana, stąd nazwa dziesięcina, albo inaczej święto Pietrze. Przypomnę, że od momentu wydania dokumentu zwanego Degome Iudex Polska również płaci dziesięcinę. No i mamy też rozwój nauki związany z obecnością zakonów, dlatego że zakonnicy to często osoby wykształcone, które potrafią czytać i pisać, które przepisują księgi, które, osoby, które same starają się zgłębiać naukę i wnioskować na podstawie zdobytej wiedzy, zapisywać swoje obserwacje, a więc mamy też tutaj niebagatelny wkład duchowieństwa zakonnego w rozwój nauki w naszym kraju.